Ergo Hestia i artystyczna podróż Hestii przedstawiają fragmenty powieści graficznej Wolność albo śmierć Aleksandry Herzyk, nominowanej do nagrody Literacka podróż Hestii w wykonaniu dzieci ze studia aktorskiego Mała Rolka. Chciałaś usłyszeć moją historię, Benedykto? Opowiem ci, chociaż nie lubię do niej wracać. Nie jestem z siebie dumna. Miałam wiele szans na uniknięcie losu, jaki stał się moim udziałem, ale zabrakło mi rozsądku. Dzisiaj nie popełniłabym tych samych błędów. Pewnie nie jestem pierwszą osobą w naszym położeniu, która to mówi. Urodziłam się na wschodzie Francji. Blisko granicy około 1762 roku. To były niespokojne czasy. W Europie toczyła się wojna. Nie pamiętam moich rodziców. Szybko zmarli. Mną i młodszym bratem opiekowała się nasza siostra Augusta. Żyliśmy bardzo ubogo. Pewnego dnia Augusta poznała austriackiego kupca, który przejeżdżał przez naszą wieś. Zakochali się w sobie, więc pojechaliśmy z nim do Wiednia. Z miłości wiele nie wyszło. W dodatku, niedługo później, zarówno Augusta, jak i mój brat umarli na ospę. Zostałam sama na ulicy, w wielkim mieście pełnym podobnych do mnie sierot, dwóch bezdomnych chłopaków, Johann i Klaus. Szybko stało się dla mnie rodziną. Pewnie mieli wiele wad, ale tylko dzięki nim przetrwałam. Żyliśmy z dnia na dzień, trudniąc się żebractwem i drobnymi kradzieżami. Razem cieszyliśmy się z drobnych rzeczy i razem płakaliśmy, kiedy któregoś z naszych kolegów zabrał głód albo mróz. Zdążyłam już zapomnieć, że można żyć inaczej. Jednak Pewnego dnia stało się coś, czego nigdy bym się nie spodziewała. Znowu chcieliśmy kogoś wspólnie okraść. W oko wpadła nam elegancko ubrana para. Nasz plan zakładał, że ja wbiegnę przypadkiem prosto w mężczyznę i go przewrócę, a Klaus korzystając z zamieszania przeszuka mu kieszenia. Jednak nic nie poszło po naszej myśli. Nie dość, że jego mość stał bardzo stabilnie. To nasze niedoszłe ofiary szybko domyśliły się, co chcieliśmy zrobić. W tej sytuacji Klaus i Johan oczywiście uciekli. Musieli się zdziwić, kiedy następnego dnia dowiedzieli się, że państwa Schneid tak poruszyła moja niedola i rozpaczliwa próba rabunku, że zaproponowali mi posadę w swej rezydencji. Akurat poszukiwali kogoś, kto pomoże im w utrzymaniu domu. Schneiderowie należeli do średnio zamożnej arystokracji. Nigdy nie mieli swoich dzieci i z czasem bardzo mnie polubili. Mieli nowoczesne oświeceniowe przekonania i bardzo zaangażowali się w moje wychowanie. Pani Schneid poświęcała swoje wolne wieczory na edukowanie mnie. Chodziłam skrudnie ubrana, nauczyłam się czytać. Mogłam mieć całkiem ułożone życie. Ale coś mi ciągle nie wychodziło. Johann i Klaus pozostali moimi najlepszymi przyjaciółmi. I często wymykałam się, żeby włóczyć się z nimi nocami po mieście. Czasem prowokowaliśmy mniej lub bardziej poważną bójkę. Czasem coś ukradliśmy. Mieliśmy przy tym dużo szczęścia. Kiedyś jednak miało się skończyć. Nie pytaj mnie, Benedykto, co ja miałam w głowie. Dzisiaj sama nie poznałabym siebie w tej wiedeńskiej awanturnicy. Przyciągaliśmy mnóstwo kłopotów. Dość niewinnych z dzisiejszej perspektywy. Państwo Schneid kręcili nosem na towarzystwo, z jakim się zadawałam. Ale nie mieli serca wyrzucać mnie z domu. Szczególnie, że wywiązywałam się ze swoich obowiązków. Chcieli nawet znaleźć mi męża. Myśleli, że to mi wybije z głowy głupie pomysły. Kiedyś ci o tym opowiem, bo to zabawna historia. Odstraszałam każdego kandydata. W każdym razie pewnego dnia Klaus i Johan opowiedzieli mi o swoim pomyśle. Dowiedzieli się, że pewien bogaty wiedeński dom będzie stał pusty przez kilka dni, i zamierzali go okraść. Oczywiście nie istniał żaden powód, dla którego miałabym iść z nimi, ale jak już mówiłam, nie kierowałam się w życiu rozumem, więc chętnie do nich dołączyłam. Wcześniej kilka razy włamywaliśmy się do domów i zawsze wszystko szło po naszej myśli. Ale nie tym razem. Ktoś zaalarmował patrol którego według informacji Johanna i Klausa w ogóle nie miało być w okolicy. Mogliśmy podjąć próbę wydostania się z budynku bez walki, ale ktoś bezdennie głupi, niewykluczone, że ja, sięgnął po broń. Plan zakładał chyba, że odepchniemy żandarmów i uciekniemy, ale sytuacja wymknęła się spod kontroli. Stanowiliśmy co prawda grupę brawurowych opryszków, ale nikt z nas nie był wybitnym szermierzem. Było jasne, że nie wytrzymamy długo w walce z wojskowymi. W pewnym momencie żandarm ciął mnie szablą przez pół twarzy. Wszystko, co działo się później, wydarzyło się bardzo szybko. Gdybym chociaż sekundę pomyślała o konsekwencjach, to sprawy wyglądałyby teraz zupełnie inaczej. Ale zareagowałam instynktownie jak zranione zwierzę. Sięgnęłam po pistolet, który wzięłam z domu państwa Schneider. Niestety strzelam całkiem celnie. Dopiero po chwili do mnie dotarło. Co zrobiłam? Klaus i Johan jakoś zdołali uciec, ale ja nie miałam tyle szczęścia. Nigdy nie zobaczyłam już pana i pani Schneid. Nie dziwię się, że nie chcieli mnie widzieć. Jest różnica między drobną złodziejką a morderczynią. Zapłaciłam wysoką cenę za swój brak rozsądku. Dzięki nowemu kodeksowi karnemu uniknąłem kary śmierci, ale trafiłam do niesławnego Spielbergu. Brno. Kwiecień 1792 roku. Więzienie Spielberg. Jakieś nowe wieści? Same plotki. Superintendent cały dzień w złym nastroju. Tylko szuka pretekstu, żeby kogoś pognębić. Tym kimś pewnie jak zawsze będę ja. Och, strażnik Breza się zatruł. I nie może wstać ze sracza. Magnuj za swoje, oby zdechł. Mam lepsze informacje niż ta cała tajna korespondencja. Rewolucyjna Francja wypowiedziała wojnę cesarzowi. I naprawdę nie wiem, co o tym sądzić. Jeśli patrioci nie są pewni zwycięstwa, to może to być prezent dla tego ich niewydarzonego króla. Jestem pewna, że ten wieprz z radością oglądałby cesarskie wojska masakrujące lud za to, że odważył się sięgnąć po swoje. Wiesz, że jedna kolacja w Wersalu potrafiła kosztować tyle, co wyżywienie chłopskiej rodziny przez rok? Cholerne darmo zjady, myśleli, że mogą to ciągnąć w nieskończoność. Strażnik Schiller przynosił mi czasem wieści z Francji, jak był w dobrym humorze. Był bardzo poruszony, szczególnie opowieściami o buntach poza stolicą. Muszę przyznać, że były przerażające. Pfff, chyba zmiękłaś od kiedy wysłałaś żandarma do piachu. Szkoda ci kilku feudałów? Wiesz przecież jak to jest żyć w biedzie, kiedy inni dostają wszystko tylko z racji urodzenia. Jestem pewna, że każdy z panów zanim zginął podczas buntów... Pożył sobie zapięciu. Gdy tacy jak my umierają w nędzy z głodu albo kiedy trzeba wysłać tysiące młodych mężczyzn na wojnę w interesie tyrana to nikogo to nie przeraża. Ale gdy lud znękany swoim losem chwyci za broń i strąci parę szlacheckich głów wtedy nagle wszyscy wpadają w panikę jakby świat się kończył. Przerażające jest to co musimy znosić każdego dnia. Rewolucja to tylko gorzkie lekarstwo. Powinnaś napisać jakiś traktat polityczny, Benedykto. Z chęcią bym to zrobiła, gdybym tylko umiała pisać. Zanim się tutaj znalazłam, miałam szczęście trafić na bardzo radykalnego księdza, który pomagał ubogim. Opowiadał nam dużo o rewolucji i o tym, że trzeba obalić stary porządek. Gdyby nie on, pewnie dalej nie dostrzegałabym niesprawiedliwości. I myślała, że tak po prostu musi być. Pewnego dnia zniknął. Podejrzewam, że to sprawka tyrana Habsburga. Cii. Franciszka Bar? Tak, panie Kraus? Idziesz ze mną. Czego od niej chcesz, sługu się reżimu? Stolpesk. Chyba już zapomniałeś, co ona robi z takimi jak ty. Lepiej się zastanów, po czyjej jesteś w stronie. Kiedy rewolucja opanuje Europę, to głowami takich zdrajców na żołdzie tyrana będziemy ozdabiać płoty. <noise> Zrobiłam coś nie tak? Znowu trafię do jakiejś nory bez okna? Nie tym razem. Ale dobrze, że masz się na baczności. Ktoś ważny chce z tobą porozmawiać. Także lepiej się zachowuj. Ktoś ważny? Ze mną? Jestem równie zaskoczony. Nie mam pojęcia, o co może chodzić. Jak dla mnie powinni cię powiesić, a nie odwiedzać na pogawędki. Przyprowadziłem ją, panie oficerze. Wspaniale. Pozwoli pani, że się przedstawię, Panno Bar. Nazywam się Juliusz von Mensdorf. Jestem cesarskim oficerem. Nie wydaje mi się, żeby te łańcuchy były potrzebne, Pani Kraus. Bar jest niebezpieczna, oficerze. Raz prawie wydrapała mi oczy. W dodatku siedzi w celi z wariatką Benedyktą i słucha całymi dniami jej wywrotowego bełkotu. Kto wie, co jest strzeli do głowy. Postaram się nie dać pannie Franciszce powodu, żeby mnie atakować. Proszę ją rozkuć i zostawić nas samych. Nalegam. Lepiej doceń to, że oficer von Mansdorf jest dla ciebie taki uprzejmy. Jeżeli dowiem się, że nie okazujesz mu szacunku, to wymyślę coś, żeby uprzykrzyć ci życie. Może pani usiąść? Śmiało. Mamy wspaniałą pogodę. Mam nadzieję, że napawa to panią optymizmem. Jak pani mi dzień, panno Bar? Wyśmienicie. Właśnie miałam iść na spacer po parku. Rozumiem pani rozgoryczenie, to ponure miejsce. Wyobrażam sobie też, że pan Kraus może bywać jak to ująć, uciążliwy. Może kiedyś zrozumie, że lepiej wzbudzać szacunek niż lęk. Oczywiście ubolewam, że wielki reformator cesarz Józef II pozostawił więzienie w takim stanie. Ale to dzięki niemu mogę dzisiaj z panią rozmawiać. Gdyby była pani sądzona przed wejściem w życie jego nowoczesnego kodeksu, niechybnie już dawno zostałaby pani stracona. Powinnam czuć wdzięczność? To chyba zależy od tego, w jakim stopniu ceni sobie pani życie. Kiedyś możemy o tym podyskutować, ale dzisiaj nie mamy na to czasu. Jeszcze nawet nie zdradziłem pani, dlaczego przybyłem tutaj, aby się z panią spotkać. Nie będę na nikogo donosić. To oczywiście godna podziwu lojalność. Przypomnę pani jednak, że jestem cesarskim oficerem. Z całym szacunkiem, ale nie zajmuję się konfliktami pomiędzy wiedeńskimi ulicznikami. Chciałem pomówić z panią o. Czy też ma pani wrażenie, że superintendent stoi przy drzwiach i słucha każdego naszego słowa? Wspomniała pani o spacerze. Dalej ma pani na niego ochotę? Mówi pan poważnie? Tak. Panie Kraus. Tak, oficerze von Mensdorf? Zabieram pannę Franciszkę na spacer. Oczywiście nie będziemy opuszczać murów twierdzy. Z całym szacunkiem, to nierozsądne. Franciszka Bar to niebezpieczna zbrodniarka. A ja jestem doświadczonym wojskowym, panie Kraus. Chcę po prostu mieć pewność, że moje poufne rozmowy nie będą podsłuchiwane. Biorę za nią odpowiedzialność. Jeżeli coś się stanie, to włos panu z głowy nie spadnie. Ma pan moje słowo. Dziękuję, oficerze von Mensdorf. Rzeczywiście mamy piękną pogodę. Cieszę się, że mogłem sprawić pani tę małą przyjemność. A teraz do rzeczy. Chciałem porozmawiać z panią o sprawach zagranicznych. Zaskakujący wybór rozmówczyni, oficerze. Trafiłam do Spielbergu pięć lat temu i od tamtej pory nie mam zbyt wielu informacji o tym, co się dzieje poza murami twierdzy. Nie wspominając zagranicy, na pewno dotarły do Pani wieści o sytuacji w Pani rodzinnym kraju. Chodzi o rewolucję? Słyszałam o upadku Bastylii i uchwaleniu konstytucji. I o tym, że od niedawna Francja znajduje się z Austrią w stanie wojny. Ale wątpię, bym mogła zająć Pana szczegółową rozmową na ten temat. W takim razie pozwoli Pani, że jej opowiem. Wydarzenia we Francji są skutkiem krótkowzroczności Ludwika XVI. I napawają mnie smutkiem. Na kryzys władzy i zadłużenie nałożył się problem nieurodzaju i wzrost cen chleba. Król nie radził sobie z reformą finansów i szlachecką opozycją, która strzegła swoich przywilejów podatkowych. Nie wyczuł, że teraz potrzebny jest władca silny, ale oświecony, reformator mogący sprostać wymaganiom epoki, która ukochała racjonalizm. Na całe szczęście u nas Wielki Józef II nie dopuścił do takiego obrotu spraw. We Francji próby nałożenia nowych podatków napotkały na oprócz szlachty i kleru. Patrząc na to, do czego doprowadził ich bunt, jestem pewien, że teraz żałują swojego braku współpracy z królem. Cały kraj zmierza w stronę anarchii i chaosu. Wiodą go tam niedoświadczeni w rządzeniu prowincjonalni prawnicy, zasiadający w rewolucyjnym parlamencie przekonani, że działają w interesie ludu. A nie działają w jego interesie? Panno Franciszko. Czy wie pani, jak wygląda rządzenie państwem? Polityka fiskalna, zagraniczna? Nie. To oczywiście żadna ujma, nie jest pani jedyna. Na czele państwa powinien stać silny monarcha otoczony mądrymi doradcami. W takim układzie jest w stanie zadbać o dobrobyt swoich poddanych. Wspomnę jeszcze raz Józefa II. Mógł wprowadzić reformy, bo jego władzy nie ograniczała szlachta ani kościół. Nie był też zależny od wyrazów uznania ze strony poddanych, którzy łatwo mogą dać się zmanipulować demagogą i postępować wbrew swoim interesom. Ludwik zawsze był słabym władcą, ale całkowicie stracił autorytet podejmując rok temu próbę ucieczki z Francji. Słyszałam o tym. Benedykta cieszyła się, że złapano go w Waren. Od tej pory jest parodią monarchy na łasce wzburzonych Paryżan. Uważa pan, że rewolucja powinna upaść, oficerze von Mensdorff? Niewątpliwie. Niech pani nie myśli, że jestem jakimś ciemnym reakcjonistą, który nie widzi potrzeby zmian. Jestem entuzjastą encyklopedystów i wiążę ogromne nadzieje ze światem, jaki ukazało nam nasze stulecie. Z bólem obserwuję, jak ideały, które pchały nas do walki o postęp i świeckość, są wykorzystywane przez przywódców francuskiej rebelii. Chaos, samosądy. Żartobliwie publikacje o latarni, na której tłum wieszał nieszczęśników, których uznał za winnych swojej niedoli. Po to był wspaniały wiek świateł, dla tej masakry i anarchii? Francja jest w rękach nieobliczanych zapaleńców, którzy mogą zdestabilizować cały kontynent. Łatwo jest w przypływie moralnego oburzenia na niedomaganie systemu, zniszczyć go, trudniej reformować, a jeszcze trudniej. Zbudować na gruzach coś lepszego. Zastanawia się pani na pewno, dlaczego jej to wszystko opowiadam? Od samego początku naszej rozmowy. Jak pani wie, Francja wypowiedziała cesarzowi wojnę. Prawie wszyscy rewolucjoniści garną się do niej, bo chcą nieść, jak to mówią, wyzwolenie ludom Europy. Benedykta mówiła, że ta wojna może być prezentem dla króla Ludwika. Tak. Ludwik liczy, że Francja ją przegra, rewolucja upadnie i będzie można restaurować monarchię absolutną. Benedykta jest całkiem dobrze poinformowana. Ma dobre stosunki z większością strażników, więc często z nią rozmawiają albo ignorują to, że ich podsłuchuje. Kraus to toleruje, bo uważa Benedyktę za niespełna rozumu. Wobec mnie niestety nie jest taki pobłażliwy. Strażnicy Spielbergu muszą obiecać, że będą traktować więźniów z surowością niezależnie od swoich sympatii. Ale przyznam, że rozmawiałem o pani z superintendentem i wydaje się szczerze pani nie znosić. Co mówił? Och, między innymi, że od początku była pani najbardziej agresywną i butną skazaną z jaką miał do czynienia. Mhm. Mm że fizycznie go pani atakowała, godzinami wywrzaskiwała knajackie obelgi pod jego adresem, raniła trzech innych strażników. Nic wielkiego im się nie stało. Nie jestem tutaj po to, aby poddawać ocenie pani zachowanie w tak tragicznych dla pani okolicznościach. Jednak z zadowoleniem stwierdzam, że nie rozpoznaję w pani aroganckiej kryminalistki, którą mi opisywał. Okazał mi pan uprzejmość, z jaką nie spotkałam się już dawno, oficerze von Mensdorf. Poza tym, pięć lat w Szpilbergu mnie złamało. Wie pan, co widzę codziennie przez okno? Cmentarz przy fortecy. Większość współwięźniów, których tutaj poznałam, już tam trafiła. Wielu z nich zabrały choroby, głównie szkorbut. Kilkoro odebrało sobie życie na własnych zasadach. Szczęśliwcy. Kraus ma rację. Moje zachowanie było nierozsądne, ale świadczyło o tym, że miałam siłę, żeby buntować się i stawiać opór. Dzisiaj nie wyobrażam sobie, że coś mogłoby mnie do tego zmotywować. Nawet mi pochlebia, że superintendent mnie taką pamięta. Teraz tylko czekam, aż wreszcie umrę. Ubolewam, że mnie nie powieszono pięć lat temu. A gdybym powiedział pani, że istnieje inny sposób na odpokutowanie swojej zbrodni? Chce mnie pan przekonać do jakiegoś nawrócenia? Och, mein got, nie. Pani wyznanie lub jego brak to tylko pani sprawa i ani myślę w nie ingerować. Powiem wprost. Cesarski wywiad jest zainteresowany współpracą z panią. Słucham? Siłą uderzeniową rewolucji jest wzburzona paryska ulica. Bez niej żaden Mirabo czy Danton nic by nie zdziałał. Potrzebujemy osoby, która dobrze by się na niej odnalazła. Wydaje mi się, że znając język, nie będzie pani nic z tym problemu. Do tego przez większość życia obracała się pani wśród motłochu. Um, wolę określenie osoby, którym los poskąpił szczęścia w postaci dobrego urodzenia. Ale jest też inny powód, dla którego uważam panią za lepszą kandydatkę niż pierwszą lepszą osobę z ulicy. Znałem państwa Schneid i wiem, ile im pani zawdzięcza. Ufam, że dzięki wychowaniu w ich domu będzie pani w stanie rozsądnie ocenić sytuację w Paryżu. Zaraz, oficerze von Mensdorf, nie nadążam. Miałabym opuścić Spielberg? O tak. Ciężko byłoby jednocześnie pomagać nam we Francji i siedzieć w tym okropnym miejscu, nie sądzi pani? Do rana ma pani czas, żeby zastanowić się nad moją propozycją. Jeżeli wyrazi pani zgodę, to mam ze sobą wszystkie dokumenty, jakie są potrzebne, aby jutro mogła pani wyruszyć ze mną do Wiednia. O Boże, do Wiednia? Wszystko w porządku. Oficerze von Menzdorf. Myśli pan, że mogłabym w Wiedniu zobaczyć się z państwem Sznajd? Każdego dnia myślałam, jak bardzo chcę ich przeprosić Za moją głupotę, za to, że przyniosłam im taki wstyd Jeżeli uważa pan, że proszę o zbyt wiele To oczywiście nie będę się im narzucać Mój Boże, nikt pani nie powiedział? O czym? Niech mi pani wybaczy, jestem trochę zbity z tropu nie byłem przygotowany na to, że to ja będę musiał to pani przekazać. Kilka dni po tym, jak została pani aresztowana, miał miejsce napad na rezydencję państwa Sznajd. Pani Sznajd znalazła się na drodze bandytów i niestety zginęła. Pan Sznajd ciężko zniósł pani zatrzymanie, ale to wydarzenie całkiem go złamało. Odebrał sobie życie niedługo później. Kto? Miałem nadzieję, że nie zapyta pani o to. Pani przyjaciele Johanny Klaus, po tym jak zabiła pani żandarma, byli ścigani. Prawdopodobnie potrzebowali pieniędzy, żeby uciec z Wiednia. Dom państwa Schneid był łatwym celem, bo wiedzieli, jak dostać się do środka. Panno Franciszko? Może poproszę superintendenta o kubek wody. Odpowiedzieli za to? Niestety udało im się uciec na zachód, poza granicę cesarstwa. Podczas buntów chłopskich we Francji takie zbrodnie były na porządku dziennym. Słyszałem już o dziesiątkach takich tragedii, jednak. Sznajtowie to strata, z którą trudno mi się było pogodzić. Niezręcznie mi przypominać o tym w takiej chwili, ale chyba musimy wracać. Cierpliwość nie jest mocną stroną pana Krausa, a pewnie już jest rozgniewany, że panoszę się po jego więzieniu. Pomogę pani wstać. Zgodnie z obietnicą pojawię się w Szpilbergu jutro rano. A i jeszcze jedno. Odradzam pani sugerowanie się opiniami Benedykty. To szalona kobieta o spaczonym oglądzie rzeczywistości. Niechętnie o tym mówi, ale siedzi w więzieniu, bo zabiła dwoje swoich małych dzieci. Pan Kraus opowiadał mi o tej okropnej zbrodni.